Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i co? Porobiło się trochę, porobiło. Myślałem ostatnio, co będziemy robili z tym Wiedźminem i podjąłem już konkretną decyzję. Zrobimy w ten sposób, że już nie będziemy bardzo przeciągać tej fabuły, głównej fabuły. Bandyci, poczekajcie, bandyci są bardzo fajni. Znaczy ja lubię walczyć z bandytami. Tylko go załatwię, już wam mówię, co jest grane. Bo nie chcę czegoś pomylić, no nie to, że nie umiem mówić i grać, no przecież wiecie, że umiem. Więc jest tak, nie będziemy bardzo przedłużać głównej fabuły. Nie będziemy robić pobocznych zadań. Armia, którą zgromadziłem, moim zdaniem jest wystarczająca. Tym bardziej, że przecież ja też tam będę, nie? Dam sobie radę. Zrobimy to tak, że ja po prostu przejdę tą główną fabułę. Przejdę odcinek po odcinku. Jeżeli chodzi o dodatkowe zadania, będą wychodziły po głównej fabule w formie tak naprawdę takiego deseru dla was. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie pooglądać jeszcze te poboczne zadania, to je poogląda. Myślę, że i tak jesteśmy na takim etapie w ilości odcinków, że nikt nie może powiedzieć, że ta gra została zakończona na szybko. Nie ma takiej opcji. Bardzo dużo było zadań dodatkowych, bardzo, bardzo dużo zadań dodatkowych, ale niestety to się tak wyciąga w czasie, że ja aktualnie już zaczynam nagrywać kolejne gry, a jeszcze nie skończyłem Wiedźmina. To znaczy chciałbym już pootwierać kolejne serie, a fizycznie nie mam na to czasu. Dlatego powoli trzeba go kończyć, no, powolutku. I ograniczyć ilość odcinków to na pewno. Już zauważyliście, że było mniej odcinków z Wiedźmina. A i tak już zostanie, że ten Wiedźmin już nie będzie codziennie, tylko będzie tak co drugi dzień, co trzeci dzień, co jakiś czas. Ale już teraz fabularnie, czyli tak na poważnie i bardzo fajne będą te odcinki, moim zdaniem. Dobra, kończymy to zadanie. To co, pomożecie nam? Ale już wykonałem zlecenie. Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Freyo miłosierna, no nareszcie zczezł, sukinsyn! A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Jaki fajny, pocieszny. Dzięki. Bywajcie. Bardzo pocieszny hop. No więc tak. Mam nadzieję, że wy to zrozumiecie bez żadnego problemu i te osoby, które chciałyby więcej dodatkowych zadań, po prostu zostaną i będą je oglądać. Celu dalej nie ma dla tego zadania. Podejrzewam, że tak jak jest napisane, to jest jakaś zagadka i pewnie muszę to sam rozkminić. Ewentualnie już jest zamknięte z uwagi na to, że rozmawiałem już z tym ich dowódcą, czyli z ojcem tej kobiety, co mam ją ratować niby. No więc ruszamy na wyspę Mgieł. Trochę się przeciągnął ten wstęp w zasadzie, ale może to i dobrze. Ja miałem o czym gadać. Wy mieliście na co patrzeć. Generalnie jest spoko. Wyspy Mgieł. Gdzie to w ogóle jest? Czy to jest gdzieś poza obszarami tej aktualnej mapy? W zasadzie to nie mam pojęcia, gdzie to jest. Też mi się nie pojawiło. Kermoren? To nie. Nie o to chodzi na pewno. Wyspy Mgieł. Chyba tutaj. Zbierz sojuszników do walki z Gonem spośród przyjaciół. Aha! Czyli tu jeszcze mogę zbierać jakichś ludzi. Okej, to spoko. Okej. Tylko, że już ich zebrałem. Czyli na Skellige jeszcze kogoś tam mam do zagadania. Wychodzi na to. Bo gdzieś tutaj są te cele. Po wysepkach, porozrzucane. Czy nie? Czy się mylę? Kurde, ja już troszkę się pogubiłem. W tej mapie wielkiej. Powiem wam szczerze. Bez sensu. O, jest tutaj. Czyli po prostu mam wziąć łódź. Na to wychodzi stamtąd. Czyli mam różne łodzie do wyboru pewnie i to tyle. Dobra, bierzemy tą szybką podróż, przy której byłem dopiero co. Ale mieszamy. No. Tak. Tutaj. No i stąd to już pójdzie z górki, nie? Bardzo z górki. Coś huczy. Nie wiem, co to jest. Brzmi jak jakaś paralotnia. Może to jest paralotnia? Może o to chodzi? Właśnie, w ogóle mam dla was ciekawą historię związaną z tym nowym kotem, co go mam. I się zastanawiam,
Gdzie wam to nagrywać, czy może na fejsie opisać, czy w ogóle zostawić dla siebie, ale jak już powiedziałem, że jest ciekawa, to pewnie mi nie dacie spokoju. Ten cel to jest po prostu wejść na łódź, a tu miałem jeszcze jakieś dodatkowe cele, to na pewno. Czemu ich nie było jakby wcześniej? Moment, spojrzę sobie jeszcze tam. Trochę wam pomarudzę, ale już chyba się przyzwyczailiście do tego, że ja to tak czasami mozolnie bardzo robię. A, tu jest też po prostu inna łódź, czyli po prostu są trzy różne łodzie, nie? Trzy różne łodzie, ja wezmę jedną z nich, wpakuję się na pokład i lecimy. I lecimy na Wyspę Mgieł. I tam będzie hardcore. Znaczy będzie fajnie, bo wreszcie spotkam Ciri. Wygląda na to. Czy to może być ta łódź? Czy nie bardzo? Chyba tak, tak, to może być ta łódź. Czyli wszystko jedno, jaka łódź, ja po prostu mam znaleźć teraz te wyspy. Mam nadzieję, że je znajdę bez problemu większego. I że ona rzeczywiście tam będzie. Znaczy, może tak. Jestem w 100% pewien, że ona tam będzie, bo to jednak jest cel zadania. I po to zbieraliśmy tych wszystkich ludzi, żeby mieli o co walczyć, więc no, nie wydaje mi się, żeby nagle miało się okazać, że jej nie znajdziemy, nie? Więc pewnie ona tam jest. Tylko czeka nas teraz znowu przeprawa. Przeprawa, której ja nie lubię. O, tu są beczki przemytników pewnie. Ewentualnie... nie, rozbity statek. Zdecydowanie. O kurde. O kurde. Ale jaja. Jak mi rozwalą łódź, to będą przejaja. Dopiero wtedy. No, masakra, powiem wam. Dawaj ją. Okej. No, na łodzi to jeszcze nie walczyłem. Ale kusza jak zwykle daje radę. Dobra, ta wylądowała na pokładzie. Te pościągam z kuszy po prostu. Widzicie, żeby kinetycznego znaku używać na nie raczej. Że to jest lepsze. Ale tak jak widzicie, z kuszą i z ogniem też wcale nie jest źle. Kurde, wpadła do wody, no. Teraz to już chyba dam radę odpłynąć. Aj. Blisko byłoby ją załatwił. Dobra. Okej, mamy to. Jeszcze łódź trochę nadpaliłem. Nie będę nurkował, bo się trochę martwię, że mi ta łódź padnie. Czy trochę uszkodzeń ma. Wow, a to co było? Wpłynąłem w jakąś pułapkę czy coś, zatrucie jeszcze dostałem. No nieważne. Czy to już jest tutaj? Wychodzi na to, że chyba niekoniecznie. Okej. Okay. Nawet bardzo. Mogłem sobie płynąć z całkiem innego zakątka w zasadzie. No, czeka nas długa podróż. Naprawdę bardzo, bardzo długa podróż. No, więc możemy sobie trochę porozmawiać na tematy wiedźmińskie. No, więc tak jak mówiłem, ta seria musi wziąć, nabrać rozpędu, jeżeli chodzi o fabułę, bo ja jestem bardzo ciekaw tej fabuły, a znowuż, no nie mam tyle czasu, co miałem wcześniej, żeby nagrywać Wiedźmina. Jeszcze mniej go mam. Teoretycznie inwestuję coraz więcej czasu w kanał, ale w praktyce coraz mniej tego czasu idzie na Wiedźmina tak naprawdę, bo jest dużo innych gier. Tak samo teraz z Pawłem i z Majkiem dużo nagrywamy. O, Dziuba coś potłukła. Pewnie słoik, bo teraz robiła jakieś przetwory, więc pewnie to słoik. Się pocieszam, bo ostatnio stłukła tą przykrywkę do naczyń takich fajnych z zestawu i trzeba było kołować tą przykrywkę nową, ale udało mi się skołować, więc luz. No, to był pewnie słoik albo jakaś szklanka. Takie lekkie szkło na pewno. Dużo drobnych kawałków było, więc stawiam na jakąś szklankę. Ewentualnie wspomniany już 3 razy słoik. No, wyprzedziłem tą jedną wysepkę. Bardzo ciekawą, chętnie bym ją sprawdził, bo nie dość, że jest cała we mgle, to jeszcze tam na szczycie jest latarnia morska. To też ciekawe. O, i tutaj jeszcze jakieś są ruiny. W ogóle te wysepki wydają się bardzo ciekawe. Fajnie byłoby je kiedyś sprawdzić. Jak będzie czas, to czemu nie? Może się wybierzemy i to właśnie zrobimy. Kolejny weekend, raczej ten weekend, który idzie w tym tygodniu, zapowiada się całkowicie dla mnie wolny, więc może udałoby się nagrać parę materiałów na zapas. Ostatnio nagraliśmy sobie dużo tych Wormsów tak naprawdę, które no, mi sprawiły ogromną przyjemność, bo bardzo dużo w nie grałem kiedyś, jak byłem jeszcze takim gnojkiem, żegnojkiem, więc grało mi się naprawdę przyjemnie i mamy trochę materiału nagranego i to teraz wrzucamy. To jest materiał z live'a, więc jakieś tam grono z was już widziało. Wow, ile tam jest ptaszydeł. Już widziało ten materiał, ale z tego co widziałem, to i tak dobrze się ogląda.
I tak się wam podoba i fajnie, z tego jestem zadowolony. A co to było tam? Tak ta woda trochę brzmiała, jakby się gotowała. Dobra, tu mamy jakieś klify, trzeba będzie uważać, żeby w to nie wpłynąć. Żadnej wielkiej ryby jeszcze nie widziałem. To też okej. Czy to są już te wyspy, czy raczej nie? Ja sobie spojrzę na mapie, bo lepiej je ominąć ewentualnie, jeżeli to nie te. O, to już to będzie, niedaleko. Więc będę płynął tędy. Nie muszę niczego omijać dookoła, bo tam gdzieś mi się... Znaczy nie będzie jakiejś takiej przeszkody nie do przepłynięcia, więc luz. Przyda mi się tam popłynąć, bo będę miał wreszcie jakieś szybkie podróże na te wyspy, więc wtedy ewentualnie stamtąd będę mógł sobie przepłynąć na te mniejsze wysepki ciekawe tutaj. Tam jedną widać fajną. Więc to na pewno będzie opłacalne. Ale dla was niestety to jest takie małe więzienie ze mną. Czyli ja tu siedzę i do was gadam. Na ekranie dzieje się niewiele, a wy siedzicie i oglądacie. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przewinie. Myślę, że to nie jest wielki problem przewinąć sobie materiał. Ale nasłuchaliście się trochę o tej serii. Tak, trochę się nasłuchaliście. W ogóle myślę, czy by nie wprowadzić jakiejś małej serii audiologów, może vlogów na kanale, może się coś takiego pojawi. No bo muszę wam o tym kocie opowiedzieć jeszcze. Mam taką historię, że szok. Narobię wam smaka, a co? Narobię wam smaka, więc jak już tego smaka wam narobię, to napiszcie. Czy chcecie usłyszeć tą historię w komentarzach. Możecie to nawet teraz zrobić, spokojnie. Ja sobie płynę, nic się tu nie wydarzy. Jak się wydarzy, to będę krzyczał, więc możecie ze spokojnie na dół przewinąć. Właśnie teraz swoją przeglądareczkę, okienko, przewinąć sobie na dół, napisać komentarz, co myślicie o tym, żeby nagrać tą historię. Pewnie i tak ją nagram, ale ważna jest dla mnie wasza opinia, jak zawsze. Więc napiszcie. A ja sobie będę spokojnie płynął. Już jestem prawie na miejscu, już bardzo ten znacznik mój się zakręca. Myślę nawet, że chyba jestem już przy tej samej wyspie, którą widziałem na mapie. Więc tylko sobie wpłynę tutaj w jakiś zakątek i już będę na miejscu. Oho. Więc te skały sobie ominę. Chyba nawet tak od tyłu dopłynąłem na tą wyspę. W sumie mogłem bardziej ściąć w lewo i byłbym szybciej. No i jestem u celu. Już widać. Okej. Okay. Uwaga. Wykonaj zapis stanu gry. Przełomowego momentu w opowieści. Okej. Okay. Zatwierdzam. Nie wiem, czemu myszka mi zniknęła. To zastanawiające. Czy na pewno chcę rozpocząć podróż na wyspę Mgieł? Część zadań pobocznych przestanie być dostępna. Sugerowany poziom poświadczenia przynajmniej 22. No okej, okay, niech będzie. Część, podejrzewam, że to chodzi o... O kurde, co to się dzieje? Chodzi o te ze zbieraniem ekipy. To było dziwne. W zasadzie nie wiem, co się stało przed chwilą. Ale okej. To jest ten świetlik, który nam ma pokazać drogę. Odczarowanie umy nie było łatwe. No i wczytywanie. A co? A czemu nie? Przecież od sobie śpi w ogóle, położył się tutaj w nogach, kawałkiem kota pod szafką, kawałkiem kota obok szafki. Taki wzdłuż kręgosłupa jest pod szafką, brzuch i nogi ma przed szafką i głowę ma obok szafki, bo ta szafka jest taka mała, że on tak przy rogu leży. No, fajnie wygląda. No i jesteśmy z powrotem. Co ten świetlik nam pokaże dziś? Myślę, że nie jeden statek się tu rozbił. Znaczy ja to widzę. Bo medalion drży. Medalion napierdziela jak cholera w sumie nawet. Okej, mam za nim jeszcze płynąć. Taki dodatkowy smaczek dodali. Płyń za świetlikiem. Tylko, że ledwo go widać, tak się chowa za żaglem. Jakby świetliku leciał sobie tak niżej, to byłbym wdzięczny. O, tak jak teraz. Bardzo dobrze. Ziomek. Nie szarżuj, bo się rozbijemy. Spokojnie, Geralt. Leć, świetliku, leć. Dobra. No, trochę słabo z tym żaglem. Ale tak po świetle widzę, że to tam gdzieś jest. Aha, teraz to już go widzę.
Dobra, skręca. Wow, 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 wow. No zsiadaj z tej łodzi. Gdzie mi tu, kurde, gryziesz pokład? Skubana. Zostaw to. Dwa razy strzeliłem. Co ją, kurde, kuszę samopowtarzalną nagle? Może ją stuningowałem. Tak, wiecie, niechcący. Włożyłem w kieszeni, a tam akurat był zestaw do tuningowania. Kusz. I się zrobiło. Samo z się. Samo z się. Samo z siebie się zrobiło, no. No, 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 w lewo musisz teraz płynąć. Znaczy lecieć, bo tak bym nie skręcił już w prawo. O, tam się świeci światło na latarni morskiej. Stawiam, że ona tam może być. Okej, ten mnie jeszcze nie zauważył, stworek. Pachołek jeden. O, już mnie zauważą. Dobra, staję, już staję, staję, bo już wiem, że wylezę. Ło! Jak? Ile czasu minęło, żeby on podniósł tyłek? Dobra, pali się. Rzuciła do mnie jakąś pompką. Czy coś? Wypadłem! Skakuj! Czy ty umiesz wskoczyć z powrotem? No. I co, paskudo? Nie paskudo, teraz już się nie mówi paskuda na potwory. Keral, coś pomyliłeś. Małe kotki się nazywają paskudy teraz. Hej, jeszcze jeden tam gdzieś lata. No chodź. A, jeszcze ją przypaliłem w locie. Dasz sobie spokój? Myślę, że ona jeszcze wypłynie, ale może zdąży odpłynąć ja. No to zdążyłem. Stój! Nie! Dobra, przynajmniej nie urwała kawałeczka. Dobra. Strasznie ich tutaj dużo. O, proszę. No i fajnie, załatwione. Możemy płynąć dalej. I to jest chyba już przystań, bo się świeci światełko. Tak obstawiam. W sumie mogłem tu dopłynąć już, żeby walczyć z suchego lądu. Tam jakieś skrzynki widzę. Się podparkuję. Spokojnie. Dobra. Jest okej. Hop. No jest strasznie gorąco. Bardzo, bardzo naprawdę gorąco, ale stwierdziłem, że nie jest aż tak źle jak wczoraj, więc nagram wam odcinek. Tym bardziej, że live odwołany, więc mam czas. Mam czas. Pewnie teraz kilka osób siedzi tam na czacie i się zastanawia, gdzie ten plaga jest. Ta plaga nagrywała Wiedźmina sobie. Sporo potworów tutaj macie na tej wyspie mgieł. Dobra. Wow, 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 wow. Jeszcze jeden. No chodź do mnie, chodź. Ojejku, jak ja was nie lubię. Tych mglaków. Dawaj go. Tak mi zdzielił, jeszcze jeden przyszedł. Bardzo słabo. W sumie mógłbym iść, ale wolę sobie powalczyć. Lubię walki z mglakami. One są bardzo trudne, dlatego je lubię. No nie udało mi się nastraszyć nikogo. Widzę was, widzę. Naprawdę? A ty, mam cię. Ciebie też mam. O, zginął, to był jego klon. Taki sprytny potworek. Mamy to, mamy to. Idziemy dalej. Tam się drą jeszcze kolejne. Bardzo, bardzo mroczne te wyspy. No. Wyspa mgieł. Taka nazwa, no. Jest jakiś domek. I tam będzie siedzieć Ciri. Powiem jej cześć. Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Tak. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Jest, tylko siedzi cicho pewnie. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje szlak trafił. Coś ty za jeden, niczego tu szukasz. Niech mówi, kim on jest. A wy coście za jedni? To Wiedźmin. Słyszałem balady o nim i tej czarodziejce. Jak jej było? Cichaj! Yennefer. Czarodziejka to Yennefer z Wengerbergu. Mhm. O, to. Jej oczy miotają błyskawice, a serce jak bryła lodu. Jak to szło? Geralt już traci cierpliwość. Ja pragnę zdrowia. Ogarnijcie to, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię. Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt. Przejdźmy do konkretu.
Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zegarnie weszło. A w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc nie dziw się, że jesteśmy nieufni. Okej. Mnie nie musicie się obawiać. Jak powiedział lis do stada kurczą! Straciłem już zbyt wielu pieszych. Nie będę ryzykował. A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Iwo, Gaspard i Ferenc. Dobra, niech mówi. Ten Iwo, gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Dobra. Gasparda. Gdzie szukać Gasparda? On powiedział, że nie można myśleć dzieci czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać... Widziałem latarnię. I gdzie jest Ferenc? Gdzie poszedł Ferenc? Nie wiem, bo ma się tam jakiś tatek. No wszyscy się porozchodzili, Ferenc. Świetny pomysł. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Okej. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Tu mamy co robić. I nie będzie łatwo. Okej, tu jest droga najbliższa chyba. 90 kroków to jest naprawdę niedaleko. Przejdę się. Ojej, no ile tego tutaj jest. Jeszcze harpie. Okej. Dobra. Przynajmniej je mogę dobijać. W tym miejscu. Kurde, sporo ich. Dwie. Dobra. No i myślałem, że jeszcze zdołam tą jedną machnąć. Dobra. Dawaj je. No. Się zaciął wiedźmin, nie mogę atakować znowu. O. Ale dobijać może. Atakować nie. Naprawdę. Czemu mi to robisz, no? Dawaj skuszy. I dobijaj. Sieny. Czarów też nie mogę używać. Tabu nie mogę kliknąć nawet. Teraz to już nawet skuszy nie mogę strzelić. Bardzo słabo. Akwipunek. Wyjdź. Naprawdę bardzo słabo. O. Jakiś opóźniony czar poszedł nagle. Znak, nie czar. Dobra. Chyba sytuacja się poprawiła. Albo i nie. Klikam E i nic się nie dzieje. Spróbuję przemedytować chociaż chwilę. Nie możesz, oczywiście, że nie możesz. Nie wiem, skąd się biorą takie zwiechy, że nie mogę nic zrobić w tej chwili. Nie mogę schować miecza nawet. Tak jakby się skupił na ataku na jakiejś bestii, której nie może sięgnąć i przez to jest zablokowany, bo niby ją namierza, ale jej nie namierza. Bardzo dziwne. Taba też nie mogę kliknąć. Tab. Przycisku tab nie mogę kliknąć. No. No nie pozostaje mi nic jak tylko zapisać grę, wczytać ją jeszcze raz, może się coś poprawi. No, dobra, zapis gry chyba pomógł. Chociaż nie mogę schować miecza, nie mogę klikać tabu. To teraz wczytamy grę bardzo szybko. No co zrobisz, nic nie zrobisz. Czasem mi tak bywa. Nawet najlepsze gry mają błędy. Przy czym w tej grze, nie ukrywajmy, jak gram, to tych błędów zdarzało się czasami całkiem sporo. Może nie są bardzo uciążliwe, ale bywają takie jak ten dzisiejszy, które naprawdę już wkurzają. Bo w środku walki potrafi wam odciąć możliwość atakowania, odciąć możliwość rzucania znaków, sięgania do ekwipunku i tak dalej. I nagle jesteście, no, że tak powiem, w dupie. Dobra. Teraz już mogę robić wszystko. Ja też potrafię rzucać. Ale nie teraz, bo mi rzuciłaś błotem i nic nie mogę już zrobić. No. A ty. No.
Aleś dał czadu. Masz, spal się do końca. Hop. Jeszcze jedno. Pięknie. Te wodnice nie są takie złe. Trochę jak baby wodne się zachowują. Identycznie. W zasadzie. O, proszę. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Żyję. Spotkałem twoich przyjaciół. Chodź. Dobra, już schodzę. No ten zaufał bez problemu, nie? Farciarz. Co, spadniesz? Porwie go harpia? Spadnie. Poważnie. Nie żyje. Zaraza. Co za kretyn, no kurde. Weź mu, zabierz mu głowę czy coś, żebyśmy wiedzieli, że go znaleźliśmy chociaż. Nie no, poważnie? To ja cię chodzę, szukam, ratuję ci życie. A ty żeś spadł się... Nie wiem co powiedzieć. Naprawdę nie wiem co powiedzieć. Nie mogę używać płotki, dlatego te lokacje nie są takie rozciągnięte po mapie. 90 kroków znowu mam tutaj. Więc... Ale trochę się zawiodłem. Nie wiem, czy to nie jest czasem tak, że oni są przeklęci i specjalnie się zabijają, żebym ja na to patrzył. Bo trochę tak śmierdziało tym właśnie. No, wlazł na górę i po prostu spadł. Trochę to dziwne jak dla mnie. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten facet z latarni też skoczył. Jakby się okazało, że nie mogę go uratować, czy coś takiego. Ale może to tylko takie moje domysły. Ja lubię snuć takie domysły, więc... Może tak być. Wcale nie musi. Teraz zobaczymy. Rozglądam się za rzeczami, nic nie widzę ciekawego. Halo! Dzień dobry! Okej, temu też odwaliło. Ej, wstawaj! Sio, do budy mruczę. Okej. Wstawaj! Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Aha. Pogadam z nim. Wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy, wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Aha. Bardzo sensowne. Ja nazywam się Gaspar Sutter. Czy to nie jest siedmiu krasnoludków? Śpioch. Śpioch? Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. No tak wygląda trochę. Zapytam o coś. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija. Bo często śpię. Okej. Dobra, śpiochu, idziemy. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Mhm. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków. Ale cóż zrobić. Chodźmy. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Będzie zasypiał po drodze. Narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Dawaj, bo mnie interesuje ta skrzynka, która za tobą leżała. Naprawdę nie dacie mi zajrzeć do skrzynki? O ty, gra niebezpieczna. Zła, niedobra. Będę tam się musiał wybrać kiedyś, bo tam była obita skrzynka. Taka obita skrzynka, w której się znajdują interesujące rzeczy. Dziki ruch. Chodź. Tylko nie śpi. Jedziemy na szybko. No jak uśniesz, to cię podpalę. Normalnie, gdzie jesteś? Już śpi? Nie, on się wystraszył. No dobra. A, bo to są znowu te duszki. Skurczybyczki. Czekajcie, poczekajcie. Nawet ogień jest dobry, naprawdę. Tylko najpierw się dozbroję. Oj. Zdziel go jeszcze raz. Kurde, jeszcze jeden niewidzialny. Dobra, padł. To wszystko? Tak, bo reszta to były jego kopie. Albo i nie były, bo są dwa ciała. Idziemy, ziomek. Aha, czyli mogę poszukać drugiego, a mogę ich odprowadzić po kolei chyba. To silniejszy ode mnie. Zasnął. Wybacz. Ledwo ruszyliśmy, wstawaj. Już, już, jeszcze chwilka. No wstawaj. Prawdę, będę go podpalał.
No jedziesz, ziom. Nie ma czasu. Chodź. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Aha. Tak bywa. Na mojej mapie były. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Na stówę. Dobra, z jednym poszło szybko. Jeszcze jeden się tu kręci. A, widziałem cię. Dawaj go. Jeszcze jeden. Pięknie. Dobra. Tylko nie mów, że śpisz. Chodź. To najbardziej wkurzający krasnal, jakiego eskortowałem. Prawie. Cicho tam. Się drą potwory, zmory i inne takie. Chodź. Jeden, jak on jest powolny. Czemu nie biegniesz tak jak ja? Po prostu przed siebie. No. Jak nie patrzę, to on chyba stoi w miejscu, naprawdę. Dawaj. Dawaj krasnalu, no, wrzuć dwójkę. Chodź. Jejku. Jesteś najgorszym kompanem, jakiego miałem. No, ale sprintuje chociaż razem ze mną, troszeczkę. Oj, kolejne potwory. Chodźcie już, chodźcie. Okej, są dwa. Albo jeden skopiowany. Kurde, tej mgły tu za dużo. Drugi za plecami. Ja pierdzielę. Dobra, leci. No to była zmyłka akurat. Się dałem zrobić w konia, no. No, on się dał przerobić na szasz. Zapraszam cię. Śpioszku. Dawaj. Lecimy. Mogę schować miecz. Fajnie świeci, ale nie przyda się. No. Czy jesteśmy... Bies? Poważnie? Poczekaj, ziomek. Muszę przemedytować chwilę akurat. O, nie mogę. Została mi... Nie. Mam wszystkie jaskółki? Nie wiem, o co chodzi. Mi się wydaje, że zużyłem kilka jaskółek. Za wolno. Aha, czyli znalazłem tego drugiego i bies go... Okej, czyli ten bies jeszcze mnie nie widzi. To chociaż tyle. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. No rzeczywiście, szkoda, że nie żyje. Bies, no powalczyłbym sobie z nim. Ale chyba już sobie poszedł. No. Poszedł sobie. Tam gdzieś sobie stoi. Zostawię go w spokoju. Jeszcze mnie zatłucze i co ja wtedy robię? Zresztą mam kompana, muszę go eskortować. Myślałem, że już wracamy, a się okazało, że idziemy po kolesia. No. Takie rzeczy. Gdzieś tu jest potwór. Ale pokręcone te drogi. Bylebym się nie zgubił. Tędy i do góry. Chodź, krasnalu, biegnij. Dawaj. Dawaj, chłopie. Dawaj. Nie, no teraz zasypiasz. Jesteśmy prawie na miejscu. Ziom. Wstawaj. Obudź się. Ja wcale nie śpię. Tak, w ogóle. Dalej. Wstawaj. Co za koleś. No, dawaj. Biegnij, chodź za mną. A co no. Ty robisz na tej dziwnej wyspie? Hop, 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 hop. Wszystko wygląda jak potwory. Każdy krzak. Ej, idziesz? No, zasuwaj. Tutaj? Tak, tutaj. Ciebie szukałem, cię znalazłem. Przeprowadziłem waszego przyjaciela. To prawdy? A niech się odezwie. Zasnął. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar! Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! No proszę. Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Nie wyspany jestem. Co z pozostałymi? No, jednego było siedmiu. W pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować te pierdole. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Mhm. Wszystko nie tak.
Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? No. Tak? Przykro mi. Zasnęła, tak? Śpi? O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. Okej, okej, wiem o co chodzi. Musiała umrzeć. Dam jej buziaka i wszystko będzie okej. Naprawdę. Zaczekajmy przy łodzi. Dam mi buzi i się obudzi. Powie, ej, księciu mój. Zżarłam jabłko od złej wiedźmy i spałam trochę, ale już jest okej. Chyba tak to szło. No, wejdziesz tam sam, czy ci pomóc? Sam pójdzie. Moim zdaniem elfi czarodziej ją uśpił, żeby nie rzucała aury na przykład. Może tak być. Trzeba ją obudzić i to tyle. Sztylet się rusza. No i idź ją obudź. Nie no, poważnie, to musi być jakiś urok. Podleci świetlik i ją obudzi. Prawda? Oczywiście. Ale odetchnąłem z ulgą. Też się wystraszyliście? Trochę? Znalazłem ją. I wczytywanie. Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak. Powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja, to całkiem ładnie się zagoiła. A Valak zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. To fajnie. Czemu właściwie Valach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? A Valach uczył mnie ją kontrolować.
i pilnował, żebym nie wpadła w ręce Radina. Kocie odezwał. Słyszeliście kota? No czego się drzew? Idź ze spać. Jacie. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eredin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel, przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Kot sobie siedzi na biurku, no masakra jakaś. Cicho. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Wallachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, bo to jest ciekawe. Co to był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. No, do mikrofonu to się nie lepi. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. Ale jaja. Tyle pytań, nie? A jak w końcu tu dotarłaś? Co się działo? Ostatnie, co pamiętam, to jak kłóciliśmy się za Wallachem na brzegu. Powiedział, że zabiera mnie w bezpieczne miejsce. Potem były już tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Spoko. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sam. Ja się bałem, że nie żyjesz. Spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali cię obudzić. Mówili, że jesteś lodowata i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś. Kto by tam słuchał krasnoludów? A propos, pewnie już się niecierpliwią. Zbierajmy się. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermoren. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. O ile nam nie ukradli łódki. Chociaż przez portal byłoby szybciej. Dobra, już. W mgnieniu oka ściągnie Eredina.
Kot nie łazi po klawiaturze, no. Przestań, poza bo... Poza tym nie cierpię portali. Bo pominiesz tu dialogi, no. Wracaj tam. No. I co? Kradli łódź. Oho, gra się ścięła. Halo, Wiedźmin Geralt, nie rób mi tego. O, odpłynęli. No właśnie, tak myślałem, że tak zrobią. Parówy jedne. O, uratuj mi moich przyjaciół, popłyniemy razem. Zabiorę was na moją łódkę. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. Myślę coś. Oho. Dziki gon. O w mordo. Czyżbyśmy za długo gadali? Że mieli nas tutaj nie znaleźć. Zabierz nas stąd. Niby. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Dobra, spoko. Ciri, zabierz nas do domu. Paskudo, uspokój się, bo tutaj dzikie akcje są. Dziki gon przybył. No. Zwialiśmy i tyle. Będziemy w Kermoren i będzie walka od razu. Bez żadnego uciekania na koniach. I tak dalej, i tak dalej. No i weź tu zakończ odcinek, jak tu się tyle dzieje. No nie da się nawet. Nic się nie da zrobić po prostu. Nic się nie da zrobić. Teraz wrócimy i znowu pewnie będą jakieś filmy, dialogi i te sprawy. 45 minut odcinka. Planowałem zrobić 30. Widzisz, co ja tutaj robię? Żeby nagrać? Chcecie? O. I zaraz się pojawią, tak nie wiadomo skąd, nie? Będzie wow. No. Gdzie skoczysz? No wariat, szaleniec. Są. Cienka zadowolona. Też bym był. Opa. Witaj, Maren. Ciri! Ciri! Wo-wo. Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Yennefer. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich was zapamiętałam. No i fajnie. Co? Siostrzyczko. O proszę, kto tu przyszedł? No i mamy komplet. Bardzo fajnie, podoba mi się. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. To już koniec dialogów będzie? Nie. Dobrze was znów widzieć. To było suche. Cieszę się, że jesteś, Triss. Podziękuj Yennefer. To ona mnie zaprosiła. Później będzie czas na rozmowę. Teraz chodźmy się naradzić. No, tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, a ja idę nakarmić kota. Cześć.